Witam panią poseł. Witam serdecznie również. Po przerwie burzliwej, burza w Sejmie wokół ustawy harcerskiej w dalszym ciągu trwa. Jak pani skomentuje to posiedzenie, na którym dyskutowano ustawę o harcerstwie 17 kwietnia? Tam poseł Dziedziczak mówił, że jest to cios w katolickie harcerstwo. Oczywiście taka jest to ustawa? Absolutnie nie. Po pierwsze, nie ma burzy w Sejmie, bo nie jest to dokument w żaden sposób, portalach internetowych, który uzyskał jakikolwiek formułę dokumentu legislacyjnego. Był to dokument i jest nadal dokumentem roboczym, który został na tym zespole ze wszystkimi organizacjami harcerskimi poddany do konsultacji. Czyli tak naprawdę rozpoczęliśmy 17 kwietnia rozmowę i konsultacje w kwestii tego, jak ma wyglądać ewentualnie projekt o harcerstwie, który tak naprawdę w głównej mierze ma na celu regulację wszystkich przepisów prawnych, które dotyczą funkcjonowania i organizacji pracy wszystkich organizacji harcerskich w Polsce. Rozpoczęliśmy ten taki akces dyskusyjny, dialogowy. Oczywiście, jak zazwyczaj bywa, pewne kwestie zawsze budzą więcej emocji, mniej. Ja jestem mocno zaskoczona tymi złymi emocjami, doszukiwania się jakiegoś drugiego, a może nawet i trzeciego dnia. Palikot z Tuskiem chcą zlikwidować katolickie harcerstwo. To jest jeden z łagodniejszych wpisów na portalu. To jest mi bardzo przykro, że coś takiego się dzieje wokół tak szczytnego celu, moim zdaniem. Nikt nie ma zamiaru absolutnie tutaj niszczyć, ja zresztą też tak odpowiadam, jakiegokolwiek, nawet nie mam zamiaru, żeby robić jakieś zamachy na katolickie harcerstwo, bo sama jestem katoliczką, wierzącą, praktykującą. I tutaj po prostu nie mieści mi się to w moich nawet też normach moralnych, żeby tak postępować. I tym bardziej to we mnie uderza, jest mi tutaj ogromnie przykro, że takie słowa są kierowane pod moim adresem. Jak mówiłam wcześniej, zapis ten robili ludzie i pracowały nad tym osoby, które są tak naprawdę na co dzień prawnikami. Ja nie jestem prawnikiem, tylko jestem ekonomistą. I tu nie chciałabym ostatecznie kropki nad i stawiać. Natomiast jeżeli dokument prawa miałby dotyczyć przepisów organizacji wszystkich, które funkcjonują na terenie kraju, a organizacje harcerskie nie wszystkie są i wyłącznie katolickie, bo są również organizacje, które dopuszczają i wszystkie związki wyznaniowe i tam mogą dzieci i młodzież uczestniczyć i chodzić na te zajęcia, które są również innego wyznania. I mając na względzie, że ustawa musi być przede wszystkim zgodna z konstytucją, nie można było zrobić takiego zapisu i wyłącznie ma to dotyczyć tylko i wyłącznie działalności harcerskiej związanej z wyznaniem chrześcijańskim. My musimy, mając na względzie konstytucję, tutaj dawać możliwość wszystkim wyznaniom, które funkcjonują na terenie naszego kraju. Ale ja się przy tym nie upierałam, bo ja mówię, że proszę państwa, możemy w ogóle ten zapis zlikwidować. Może teraz już trwa dyskusja, są zgłaszane przez różne organizacje harcerskie uwagi do tego. I ja widzę, że idziemy w takim kierunku uzgodnień i też takiego dialogu kompromisowego, żeby jednak albo coś wyrzucić, albo dopisać. Jak ja powiedziałam, że mogę z tego zapisu w ogóle rezygnować, bo przecież ja tu nie mam na celu właśnie, żeby skłócić środowiska harcerskie, tylko wręcz przeciwnie, im pomóc tą ustawą, jak również cały zespół parlamentarny Przyjaciół Harcerstwa, to się okazuje, że na przykład jest propozycja taka, że harcerstwo wychowuje duchowo i na przykład po przecinku w duchu, również w duchu chrześcijańskim. Przecież może tak być. Nie ma tu żadnego, uważam, problemu, żeby taki zapis zastosować. I dyskutujemy. Ja tylko wiem, że może dla kogoś, nie wiem, dlaczego i z jakiego powodu nie podobać się w ogóle zamiar tworzenia takiego przepisu prawa, który naprawdę by ułatwił funkcjonowanie wszystkich
organizacji harcerskich, a się okazuje, że ich jest kilkanaście w naszym kraju. Ale no tak to wygląda w polityce, że jedni szukają rozwiązań, a drudzy szukają jakichś przeszkód i problemów, żeby stworzyć z tego jakieś wielkie takie trochę poruszenie. Rozumiem. 27 maja odbędzie się forum debaty publicznej w Pałacu Prezydenckim. Prezydent weźmie w nim udział. To jest poświęcone właśnie tej ustawie o harcerstwie. Tak, tutaj rozmawialiśmy również na tym spotkaniu tego zespołu, bo również przedstawiciele Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczyli w nim i są zainteresowani tutaj żywo w tej kwestii, co się dzieje. Też postanowiliśmy, że odkładamy wszelkie uwagi, dyskusje a propos i spotkań a propos tego projektu ustawy do tej dyskusji, która ma odbyć się w Pałacu. Ja myślę, że to będzie bardzo ważna i istotna dyskusja. No, pan prezydent włącza się w tą dyskusję na każdym etapie, delegując swoich przedstawicieli. Jest protektorem organizacji harcerskich w Polsce, więc to jest bardzo, bardzo ważna funkcja i rola tutaj do odegrania. Mam nadzieję, że po tej dyskusji jakaś droga i kształt nam się tutaj zarysują. Problem jest taki, że dyskutowaliśmy, że jeżeli nie ta ustawa, która uporządkuje wszystkie przepisy w jednym dokumencie, to 11 innych ustaw, które by miały regulować działalność tych organizacji harcerskich, jest niemożliwa i nie do przeprowadzenia na pewno w tej kadencji. Dusza ekonomistki się tutaj pani. Absolutnie tak. Absolutnie tak. Zresztą wcześniejsze lata, wcześniejsze kadencje pokazują, że nikt do tego w ogóle nie podchodził, bo oczywiście wszyscy stali na stanowisku, że jest to niemożliwe do wykonania. A mało tego, trzeba jeszcze chcieć to zrobić. Mało tego, czy jest potrzeba. Jest potrzeba, a w ogóle jak jest dużo tak pracy na cel taki szczytny i społeczny, to może warto czymś innym zająć. Dziękuję bardzo pani, dziękuję państwu. Dziękuję również.